Zobaczcie, jak leje mi się z kotła. Wam też tak się działo? Witam. Chciałem wam pokazać pewien mój eksperyment. Widzicie teraz wymiennik pionowy i osadnik. Doczyszczone tak jak w nowym kotle. Takim, w cudzysłowie, nowym kotle zamierzam spalić suche drewno. Drewno ma od 13 do 16% wilgotności. W środku kawałków 13, a na zewnątrz 16%. Do kotła załadowałem dokładnie 10 kg drewna. W tym drewnie znalazło się około 1,5 kg wody. No to rozpalamy i zobaczymy, co się będzie działo. Pierwszy ślad wody w spalinach zauważamy na zimnym szkiełku do obserwacji komory spalania. Patrzymy na osadnik kotła. Na razie nic nie leci. Po osiągnięciu pełnej mocy kotła, czyli po 5 minutach, przełączam przebieg spalin przez wymiennik pionowy kotła. No i po 3 minutach zaczyna wyciekać woda z kotła. Z każdą następną minutą coraz bardziej leje się z kotła. Według zaleceń producenta kondensacja spalin w kotle powinna ustać po osiągnięciu 55 stopni przez powrót kotła. Więc przy takiej temperaturze wycieram wodę na zewnątrz, aby sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. Przez jakiś czas woda nadal sączy się z kotła, ale może być to jeszcze woda, która wcześniej skondensowała wewnątrz. Czy ta zebrana wcześniej woda w kotle wyschnie? A jeżeli tak, to po jakim czasie? Zorientuję się po tym, kiedy nasiąknięta tektura wyschnie. W trakcie eksperymentalnego palenia wyschnięcie osadnika nastąpiło po 50 minutach od osiągnięcia temperatury powrotu 55 stopni. W moim przypadku te 10 kg drewna wystarczyło do rozgrzania instalacji z 400 litrami wody do 70 i 60 stopni Celsjusza odpowiednio. A teraz niespodzianka. To są skropliny, które udało mi się odprowadzić z kotła. Spróbujmy zmierzyć, ile ich było. Skropliny z pojemnikiem ważą 583 gram, a sam pojemnik 163 gram. Czyli netto daje to 420 gram skroplin. Biorąc pod uwagę, że część skroplin starłem szmatką, to udało mi się odprowadzić z kotła około 30% wody zawartej w zasypie i nie trafiła ona do komina. Następnego dnia sprawdzę wymiennik i osadnik kotła. Na dole osadnika brak jest śladu skroplin, a zebrany kilkumilimetrowy osad jest suchy. Z doświadczenia wiem, że z każdym następnym rozpalaniem sączenie wody będzie coraz mniejsze, ponieważ zbierający się osad będzie wchłaniał ściekające skropliny z wymiennika. I tu zaczyna się dylemat. Jak często powinienem opróżniać osadnik kotła? Jeżeli osadnik będzie czysty, to w trakcie rozpalania po przełączeniu na długi obieg z kotła będzie się lała woda. Jeżeli osadu będzie dużo, to z kotła nic nie będzie się lało, ale w osadniku będzie się utrzymywać wilgoć, ponieważ osad nie będzie wysychał od spodu. Co mam zrobić? Zainstalować ochronę powrotu kotła? Czy palić na krótkim obiegu do czasu osiągnięcia 55 stopni, przenosząc w ten sposób kondensację spalin do komina? Czy mam zrezygnować z palenia drewnem? Albo zainwestować we wkład kominowy. Ile taki wkład kominowy przy mokrych spalinach wytrzyma? Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.